Hej, siemaneczko, witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku z Farming Simulator 22 na mapce Elm Creek, moi drodzy. W dzisiejszym odcinku będziemy mieli kilka rzeczy do zrealizowania, a zaczniemy m.in. od nakarmienia naszych zwierząt, ponieważ z tego co pamiętam, to ostatnio właśnie chyba wymagały tego, żebyśmy im dali jeść. Kury mają mało jedzenia, znaczy no tak średnio mało bym powiedział. No i u krów jest troszeczkę gorzej, więc tutaj u krów będziemy musieli na pewno zrobić TMR. Nie, a ze słomą, jak tam u krów? Słomy mają na fulla, dobra, czyli słomę mamy. To co teraz muszę zrobić? Ach, dobra, sorki, musiałem kichnąć, kurde. A muszę zrobić to, że chcę nasypać tutaj trochę siana. Tak wydaje mi się do 60%. 30 parę procent. Tutaj mamy tak, no powinno być ok. No mam nadzieję, że się uda zrobić TMR. Będzie w porządku. Także tak, najpierw nakarmimy te krowy. Później mamy jeszcze dwa zadania do zrealizowania, ale to za chwileczkę do tego przejdziemy. Odpinamy. Nie to. Nie to odpiąłem. To, tak. I lecimy. Ej, mordo, ale jesteś przystojny. Łysy, z brodą, kurde. Nieźle. I co, wsypiemy sobie do paszwobozu, tam 3-4 łyżki powinny wejść. A, ja jeszcze mam ten taśmociąg nieoddany, więc jeszcze go muszę zwrócić. Pytaliście się mnie pod poprzednim odcinkiem o link do tego taśmociągu. Ja linku nie mam, musielibyście, bo mi ten taśmociąg, to pamiętam, że ktoś podsyłał bezpośrednio z modów, nie? Nie mam do niego linku. Chyba dziadek mi go podsyłał, ale to tak bezpośrednio. Jedynie co, to mogę gdzieś go tam najwyżej wrzucić, może na Discordzie, ale nie wiem, czy Discord w ogóle przepuści to. Z modów do pobrania, tak żebyśmy mieli, nie? Od razu pojedynczy plik. Bo nie mam bezpośredniego linku, żebyście mogli sobie pobrać ten taśmociąg, który, że tak powiem, no błyskawicznie ładuje kiszonkę z silosu. To nie wiem, mieliście mi napisać w komentarzach, czy to brzydko, że taki taśmociąg miałem. Ja nawet nie wiedziałem, że on tak szybko, ja wiedziałem po prostu, że on ładuje tą kiszonkę bezpośrednio bez tej drugiej takiej przystawki, która jest potrzebna przy tych standardowych, a ten natomiast tego nie potrzebował, ale no jest pracowity, to firma, która to zrobiła, tylko wiecie, no takie elementy mechaniczne, jak są w takim taśmociągu, to jak ten taśmociąg zapierdziela, to też jest logiczne, że on się szybciej będzie psuł, no bo gdzieś tam łożyska i wszystko szybciej nam się zużyje. Chociaż cholera wie. Teraz to bez różnicy. To pewnie bardziej można by było liczyć pod względem tego, ile towaru przewalił. I tyle, nie? Dobra, to dajemy sobie jeden TMR-ek dla krów. I później zajmujemy się pozostałymi pracami. Na pewno dzisiaj będziemy wydawać pieniądze, bo jak mam 400 tysięcy, to jest dla mnie, wiecie, za dużo pieniędzy na koncie. To jest niedobrze. Jak mam za dużo, to jest to źle. I może w sumie, kurczę, tak się zastanawiam, trochę kredytu byśmy oddali. No, to jest dobry pomysł. Znaczy, na pewno mam kilka rzeczy do kupienia w tym roku. To będzie tak, na pewno będzie prasa. Na pewno jest jedno pole. No, chciałbym też powoli wymienić sprzęty od trawy na coś większego, ale to z tym też nam się jakoś tam aż tak nie grzeje. Ej, no problem szczerze, że naprawdę, zobaczcie jak to, jakie cienie mi tutaj padają. Co to w ogóle jest? Co się stanęło tu? Z tej strony. Jeszcze nie. Jeszcze nie ma. Wiecie. No jeszcze trochę kiszonki brakuje. Dobra. Już na fulla możemy sypać, tak mi się... Tak sobie z moich obliczeń wychodzi, że możemy sypać tam jeszcze dwie łyżki chyba. Dwie łychy wsypiemy, dwa widły. Jak to mówią. Dobra, mamy raz. Ile tu mamy jeszcze? 38 tysięcy. No, ona spokojnie wystarczy dla krówek. W tym roku nie trzeba będzie się martwić. Łąkę mam na razie tylko tą tutaj, nie? Nie wiem, czy wiecie, czy wy nie wiecie, ale to chyba tego siana mi tutaj stąd wystarczy. Tam
zbyt wiele to te krówki nie jedzą, a my sobie zrobimy jeszcze taki myk, że ja sobie tutaj zrobię kiszonkę na przyszły rok, ale zrobię sobie z kukurydzy. Bo kurde, strawy fajnie. No z jednej strony mamy też maszyny do trawy, a do kiszonki z kukurydzy by się potrzebowali nowe maszyny. No ale to zobaczymy jeszcze, jak to rozwiążemy. Na pewno kukurydzę będę chciał posiać, bo i tak nie mam wyboru. Będę potrzebował kiszonkę, a mam jakby dwa rozwiązania mamy, tak? Albo robię drugą łąkę gdzieś. Jakąś taką większą, bo tą 18 już oddaliśmy. Nie ma co brać w dzierżawę, jak tak daleko jest też ta łąka, nie? Jeszcze kurde felek? No dobra. Zaraz się okaże, że coś tam się jeszcze popieprzy. Znowu coś będę musiał jakoś, nie wiem, zmieniać, wymieniać, nie wiem jak to powiedzieć. I mamy to. Będę jeździł ładnie, grzecznie, ostrożnie. Nic tutaj nie będziemy świrować. Tak żebyście mi później nie pisali w komentarzach, że boś ty mrosz tak nierealnie, że to głowa mało. O, no i teraz jest full. Dlatego teraz będę grał jak najbardziej legitnie. Chociaż no pas przeładunkowy to nie wiem, czy legitny, czy nielegitny, bo nie napisaliście w komentarzach z tego, co widziałem pod odcinkiem. Pytaliście tylko o linkacza. To jest tak jak mówię, jak będziecie chcieli, to napiszcie pod tym odcinkiem, to wrzucimy na Discorda gotową modyfikację tylko i tyle. Bo link do Discorda, Instagrama i Twitcha i Facebooka to znajdziecie w opisie. Nie wiem, czy wiecie, czy nie wiecie, ale jak ktoś nie wie, to już wie. Uda się podpisać? No. Dobra. Co mamy? Mamy TMR. No to jest ok. Jedziemy dookoła, nie będę tutaj się kręcił. Obornika też trochę mamy, więc ten obornik... No, są maszyny, które bym potrzebował. I to będzie na pewno tak. Kupowóz, czyli jakiś rozrzutnik. Druga kwestia, beczka na gnojowice. Też by się przydała. I prasa. Kolejna sprawa. Więc tu niech się wysypuje. Jak chodzi o maszyny na przecenie, bo tu właśnie warto by było sobie patrzeć na te maszyny, które są... Pędziu? Kurde, felek. 40 tysięcy za tego? Widzowie? Widzowie? Chyba plany się zmieniły. Tylko jest mały problem, no nie będę miał żadnej ładowarki. Chyba, że... Jeszcze nie tak. Chyba, że tak. Tego byśmy sprzedali. A wzięli sobie, ile ty masz koni, byku? 458, a jak sobie weźmiemy na tego fędzika, to on ma... 176 tysięcy by nas kosztował, ale będzie miał 517. No i to jest fędzior, nie? Tego Isarię mu dorzucimy. 15 tysięcy by nas to kosztowało, 200 koła. No i to jest ten problem, że ta cena już się zmienia. I to dosyć mocno. Z drugiej strony, moglibyśmy zrobić inaczej jeszcze. Zobaczmy, jak to wygląda, jeśli chodzi o ładowarki. Jest taka mała ładowareczka, ale to znaczy... Nie. Ładowarki czołowe. I ona też jest tym takim wysięgnikiem, nie? To prawda do nich... takiego klasika małego można by było kupić. Albo jeszcze nie tak zrobić. Znaczy ja mam teraz, jak nakarmiłem krowy, to raczej nie potrzebuję nic takiego, co sprawiłoby, że muszę mieć tą konsolę ładowacza, nie?
Więc można by było zrobić jeszcze inaczej. Po prostu później kupić jakiś ciągnik mniejszy. Na przykład z modyfikacji bym sobie wziął Fiat Agri. Nie do końca może, niekoniecznie Fiat Agri. Ale ten taki Fendzik, czekajcie. Gdzie on jest? Bo Case'a po prostu. Konfiguracja silnika i seria. Konsoli ładowacza nie mamy. Tu jest drugi Case'ik. Konsola ładowacza by była tutaj już możliwość. Chociaż z drugiej strony też warto by było bardziej brać... Dobra, jest szybka decyzja, nie? Robimy jeszcze jeden paszowóz. Wtedy wystarczy tego jedzenia na dłużej. Nie, no ja nie odpuszczę ten Fend Warrior. No on tu musi być. Więc wiecie, to nie podlega żadnej dyskusji. Siano. 35. Łoma 30. Tak, do 65. I teraz co? Znowu kiszonkę. Nie no, Fendziu, sorki, ale kurde, no nie... Nie mogę sobie na to pozwolić, żeby cię nie kupić. Muszę tutaj... Znaczy, John Deere'ku, daję tego John Deere'a i tak mówiłem, że muszę wymienić przecież. Nie wiem, czy pamiętacie, no bo on nie jest oryginalny. I tutaj muszę uważać, pamiętać o tej przystawce, więc dodatkowo jeszcze mógłbym chyba podbić się tej przystawki, bo raczej nie planuję nocnych prac, tak de facto. Więc tutaj moglibyśmy się pozbyć tego, pas trzonowy trzeba będzie oddać. Zaraz zobaczymy, jak to wyjdzie wszystko. Ja na pewno wiem, że mnie za to pochwalić, jak wymienię John Deere'a na Fenda i też to na tysiączkę, nie? No tutaj bez dwóch zdań 99% widzów napisze mi, że dobrą decyzję podjąłem i wymienimy sobie ten ciągnik. Odcinek może być nawet troszeczkę dłuższy, chociaż to teraz ten fan sprawił, że sprawił, że troszeczkę moje plany się zmieniają, więc one się zmienią na chwilę obecną, a w następnym po prostu zrealizujemy resztę. Jeszcze tak o kury będę musiał tu nakarmić. Kury trzeba będzie jeszcze nakarmić i wtedy pojedziemy sobie, wymienimy tego fędziorka. John Deere'a za Fendziora. A dlaczego chcę zrobić jeszcze ten paszowóz? Po to, widzowie, że jak będę potrzebował właśnie nakarmić na przykład, a nie będę miał czym załadować tej kiszonki, no zawsze jest jeszcze ten pas przeładunkowy. Więc jego może od razu oddawał nie będę, no ale nie wiem, czy ktoś sobie wyobraża gospodarstwo bez na przykład, nie wiem, jakiejś ładowareczki małej. Taką teleskopową, najtańszą bym sam kupić. Też by nie było źle. A nie pamiętam, ile takie najtańsze kosztują. Też pewnie coś kosztowy. Zobaczymy, bo ja mam jeszcze oleje wszystkie do sprzedania. Czyli jednak co? To jednak tego kredytu chyba oddawał nie będę teraz jeszcze, bo no, wygląda na to, że są inne priorytety zupełnie na chwilę obecną. Ja mówiłem już wcześniej, że będę już musiał powoli wymieniać tego John Deere'a, bo jest mały. A gospodarstwo nam trochę urosło. No i nie mogę się powstrzymać. Fendzik, tysiączka na przecenie. Kurde, felek. Jeszcze rozrzutnik na przykład, albo ten, to możemy sobie wypożyczyć, czy tą beczkę na gnojowicę, nie? To jeszcze jakoś tam przeżyjemy. I też pamiętam, że na Baleronie z tego drugiego pastwiska nie mogę gnojowicy wybierać. Więc tam też tam jest spory problem, z tym będę miał. No wiecie, jakby ja sobie odbiję, jeżeli to jest jakiś tam błąd w grze, to ja sobie odbiję na takiej zasadzie, że po prostu sobie tą gnojowicę zrespimy w beczkowozie, tyle ile tam brakuje. Ten silos, który tam jest, zburzymy, a postawimy w jego miejsce inny. Może to coś pomoże, ale no ciężko powiedzieć, bo dużo z was pisze właśnie o tym problemie, że czasami nie możecie wypompować. Ja do tej pory nie miałem tego problemu. No i zawsze sądziłem, że gdzieś to wynika z tego, że może postawiliście nie ten silos, albo za daleko, albo nie wiem co. Może to też wynikać trochę z tego chyba.
jak macie na przykład dwa takie silosy, że gdzieś to może wtedy kolidować na mapie ze sobą. To jest też gdzieś tam jedna z moich teorii. Nie wiem, czy oni się tym zajmują, czy to jest też... Też problem jest taki, że ja mam na przykład z tego pastwiska, z którego nie mogę wybrać, to on jest z modyfikacji, to pastwisko, nie? Więc teraz pytanie, czy to nie będzie wina pastwiska gdzieś tam. Że nie jest połączone w żaden sposób z tym... tym zbiornikiem, który jest bezpośrednio w oborze zainstalowany, nie? Może nie wiem, ale to... Kurde... Miałbym komunikat, że jest za daleko i że nie będzie się tak nowica tam pompowała, a ona się tam pompuje. Ja pierdolę, te cienie to mnie powalają tutaj. W tej chwili. Coś niesamowitego, widzowie. Widzicie to? To jest... Robimy John Birkowi ostatnie zdjęcie na pożegnanie. Dosłownie. Jeszcze tu kurde coś wyjdzie. Chyba. Tak z tego co widzę. Z drugiej strony też tym pasem przeładunkowym to obornik mogę ładować. On jest trochę duży, nie? Kiepsko się manewruje, ale jest faktycznie bardzo przydatny. Nie wiem, jak wypożyczyłem, na razie go oddawał nie będę. Będziemy płacili za wypożyczenie i tyle. No, jak będę potrzebował tutaj, żeby sobie zrobić TMR, to po prostu sobie wjadę tym pasem przeładunkowym tutaj w silos. Cofniemy sobie paszowozem pod pas i dosypiemy do pełna, jak będzie trzeba. I też rozmawiałem ostatnio sobie właśnie z dziadkiem i tak się zastanawiałem, wiecie co? No bo nie dodali nam tutaj w ogóle peletu. Pamiętacie, pelet robiliśmy też sobie w 19. W 17 to było też osobna modyfikacja do pobrania, ona tam chyba nawet coś kosztowała, z tego co pamiętam. A w 19 to mieliśmy to chyba już tutaj w grze. Oni dodali? Tak, chyba oni dodali. No, nic się pomyliłem, tak mi się wydaje. Więc... tutaj nie dostaliśmy tego peletu, a szkoda, bo przecież kurde to było takie dosyć istotne. W sensie sporo ludzi z tego korzystało, tym bardziej w dobie dzisiejszych kryzysów energetycznych, bo to takie rozwiązanie miałoby swoje fajne odzwierciedlenie, tak, w gospodarce, że ta z tej słomy moglibyśmy ten pelet sobie robić. Nie na tę stronę też, jak realnie to realnie, tak? O. Sypaj, sypaj tam, bo krówki głodne. Ile? Tam nie troszeczkę wejdzie dosłownie z tego co widzę. No i więcej im już nie wlezie. Tu postawiłem... ja pamiętam. Teraz już mi się przypomniało, widzowie, bo zobaczcie. Ja jestem takim czereśniakiem, nie wiedziałem, że tutaj można w ogóle wjechać. Myślę, że to jest budynek. Tutaj po prostu się siano i słowa składują się na górze. Dlatego tu mogę wjechać. Gdzie? Taka sytuacja. Dobra, no widły możemy zostawić. I jedziemy po przyczepę, bo jeszcze kuczaki są głodne. Kuczaki. Tego jeszcze wykorzystajmy trochę. Wszystkie ciągniki kupuję używane. Nie wiem, czy to jest dobre, czy to jest złe, że takie wiecie, trochę zbieram szroty. Ja tam szroty, 30 godzin, 30 motogodzin na ciągniku i szroty, nie? Nie wiem. Jeszcze te motogodziny, to one powinny tutaj lecieć na równi z czasem. Jak macie czas razy 5, to te motogodziny też powinny lecieć jako 5. A czas w grze, jak macie na przykład ustawiony na 1, no to wtedy jest ok, bo wtedy macie 1 do 1, nie? Ale jak macie właśnie ten czas przyspieszony gdzieś tam w jakiś sposób, no to sądzę, że fajnym rozwiązaniem byłoby, gdyby te motogodziny też nam się zmieniały. Z tego co pamiętam, to nie mam pszenicy za bardzo dla kur.
Mleko, siano, słoma jest. Obornik, gnojówka. I teraz jak chodzi o nasze fabryki. Tutaj jest woda, tutaj wszystko działa sobie, mamy sprzedaż sałaty, cały czas nam się odbywa. Olej rzepakowy mamy do sprzedania i mamy olej słonecznikowy do sprzedania. Trochę spieprzyłem, bo rzepakowy, czekajcie, gdzie tutaj są te ceny. Tutaj. Pokaż wahania cen. Rzepakowy był w listopadzie, miał fajną cenę. On tutaj jeszcze ma całkiem dobrą, więc ja sobie go pozwolę sprzedać w tym momencie, tak jak teraz jest za tą cenę. Pokaż wahania. Chociaż nawet nie, bo najpierw ze słonecznikowym chciałbym coś tutaj wykombinować, bo mamy luty. I w lutym mielibyśmy 6340, bo tak sobie chciałem wziąć misję też jedną. Mamy tutaj na 6000 litrów oleju słonecznikowego. No to by nam wychodziło tutaj jakieś... po 6? 36, takie 6 z groszami. Po 6 z groszami. Czyli cenę taką, jak tutaj nam proponują, najwyższą, czyli w marcu, jaka będzie słonecznikowa. Teoretycznie mógłbym to sobie sprzedać, bo po co to trzymać, jak jest jakaś tam okazja i też 6 palet wrzucić, ale teraz z tego co tak sobie patrzę, to bez sensu, bo po prostu pojadę, tylko po pierwsze to się najeżdżę, wiecie o co chodzi. Możemy wysypywać połowę. Na razie po połowie tylko. Sorry kury, ale mało jest jedzenia. Musicie sobie iść same coś upolować. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie mam żadnej pszenicy dla was. Nie mam więcej, nie ma. Nie wołajcie. Ile tam mają tego jedzenia teraz? Kury muszą sobie same coś upolować. Mamy 6, tu mamy 8, okej. No na jakieś 2 miesiące mi powinno wystarczyć. Więc tak się zastanawiałem, co zrobić z tym olejem słonecznikowym. Na pewno rzepakowy musimy dzisiaj sprzedać. To jest więcej niż pewne. Ja sobie tutaj postawię przyczepę. Weźmiemy sobie od razu też przyczepę na palety. Dyszel stanął. Patrzcie, dyszel mu stanął. Jedziemy do sklepu. Trochę się cykam, bo szkoda mi trochę, tak wiecie, tego John Deere'a. Bo on de facto złym ciągnikiem to nie jest, nie był. Ja na dobrą sprawę z tego co pamiętam, to mówiłem, że albo wymienić, albo po prostu kupić kolejny. 130 tysięcy za tą bazową wersję, dodalibyśmy sobie tam jeszcze tylko tą Isarię, to wydaje mi się, że nie jest źle. Wezmę sobie ten olej rzepakowy, widzowie, zawiozę sobie go do punktu sprzedaży i zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jak chodzi o właśnie tutaj moje fundusze. Bo no, parę rzeczy jeszcze bym chciał dzisiaj zrobić, to na pewno. Kurde, tak nie wiem. Ciężko, no nie wiem. Z drugiej strony to mi się nie poli tak. Aż tak, no. Znaczy poli mi się z ciągnikiem, żeby mieć jeszcze jeden ciągnik, bo za chwilę będziemy mieli znowu sezon roboczy. No i mimo wszystko te ciągniki będą dosyć potrzebne. Tutaj mamy te palety. Dobra, teraz jeszcze musimy sobie podwieźć. O, już się zrespiły. A ja nie będę ukrywał, że ja to nie będę, wiecie, tego wszystkiego ładował. Z tego co pamiętam, tego rzepaku będzie całkiem sporo, bo on się dosyć szybko przemiela tutaj. Czy to już wszystko? Rzepakowy. Słonecznikowego tam coś zostało z tego co widzę. Rzepaku mamy jeszcze 39 tysięcy, więc 20 tysięcy litrów na przyszły rok będziemy mieli do sprzedania.
No i z tym słonecznikiem miesiąc nam został jakoś, tak, żeby tam nam się tego oleju narobiło, tak, bo tutaj nam się słonecznik już wyrąbał. Dokładnie, zgadza się. Więc ja teraz muszę zrobić coś takiego. Co jest z tym wózkiem? Kurde, aż się przestraszył, wiecie, naciskam, nie jedzie, nie? Naciskam znowu i znowu nie jedzie. O, ja wiem, co mógłbym zrobić w ogóle. Ja mógłbym, moi drodzy widzowie, zrobić tu jeszcze jeden myk. Zaraz wam wyjaśnię jaki. Sprzedać wózek widłowy, a kupić sobie ładowarkę czołową. I też by było spoko. Wydaje mi się, że nawet chyba lepsze rozwiązanie. Ładowarka czołowa, bardziej wielofunkcyjna. Te palety to już sobie tam dowiozę, bo nie chcę mi się tutaj cofać tą przyczepą. Jak widzicie, no, za każdym razem robię tak, żeby mi było wygodniej. Ale podstawię je sobie pod przyczepę. O, w tym miejscu. I powinno być spoko. Parę tysięcy nam tam wpadnie. No z tym rzepakiem trochę spieprzyłem, no mniej zarobię. Nic na to nie poradzę, niestety. No to na słonecznikowym ładnie skosimy. To już jest ostatni rok, jeśli chodzi o tutaj właśnie naszą olejarnię. Olejarnię trzeba będzie sprzedać. I na miejscu olejarni ewentualnie wybudujemy sobie coś nowego. Jakąś inną fabrykę i tutaj rozmawialiśmy w dużym stopniu o młynie. Więc bardzo możliwe, że będzie młyn. Jak sam nie powiem co. Będziemy sobie tutaj różnego rodzaju rzeczy mielić. Na przykład pszenicę, jęczmień. No bo też jak pamiętacie, to bardzo dużo pól obsiałem właśnie pszenicą i jęczmieniem. Albo tam pszenicą samą, bez jęczmienia. No i teraz na wiosnę miałem dylemat, co posiać. Się pstryka w słuchawkach. Tak się trochę cykam. Czy zaraz nie wyjdzie jakaś głupia sytuacja? Czy mi się nagranie zepsuje? Miejmy nadzieję, że nie. Nie chciałem jego przywabić. I jeszcze jedna paleta nam została. To jest tak jak mówiłem z tymi paletami, byłoby spoko, gdybyśmy mieli coś takiego zrobione, jak w, że wiecie, bierzecie paletę na ten, na widły, taki autoload, tylko że na widły, nie, z paletami. I wtedy można by sobie było jeździć, nie, później podjeżdżacie do takiej przyczepy i robicie sobie auto unloada i tyle, no. Co teraz? 17 tysięcy litrów, jedź, mordo, bo będziesz tak stał. Rzepakowy. Pokaż aktualne ceny. Nie wiem, czy to kiedyś coś sprzedawałem. Ale do Johnsona. A Johnson gdzie ma? Johnson & Johnson. Słuchajcie, czy to nie jest przypadkiem... Jak kliknąłem, żeby się to oznaczyło?
Johnson, Johnson's. Ej, właśnie, bo ja tak się zastanawiam, czy on jak dojedzie z paletami, to czy on je sprzeda, bo pamiętam, że w 19 nie sprzedawał. Zaraz zobaczymy. Dobra, i sprawdzamy, tylko ja nie wiem, czy on na dobre stanowisko podjedzie. Ona. Co on tu zrobi? Sprzedają się te palety same. No nie, bo on tak się tu zatrzyma. Jest pieniądz. Jest na John Deere'a, słuchajcie, jest na John Deere'a kasa. Jest kasa. Prawie. Prawie na John Deere'a mamy. Nie no, nie możemy tego odpuścić, słuchajcie. Zostawimy 3 ciągniki. 500 koła na koncie, na John Deere'a wydamy. 200, zostaje nam 300. Resztę planu, który na dzisiaj sobie założyłem, zrealizujemy po prostu w następnym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeszcze go nie kończymy, bo John Deere'a trzeba kupić. Kupimy go od razu na full opcji. Kurde, powiem szczerze, że nie potrzebuję aż tylu koni w nim na początku. Nie? Więc te 400 koni, bo i tak nie mam jakichś tam maszyn, które potrzebują 500. Także wydaje mi się, że te 400 koni jak najbardziej mu wystarczy na tą chwilę. No dzięki temu też, zobaczcie, no, bym chciał mu przypierdzić, no to 40 tysięcy. I sary tutaj do tego dorzucamy, mamy 15. Także sądzę, że na początek będzie jak najbardziej spoko. Typ 1, damy mu jakąś rejestrację, damy mu coś ciekawego. Potworek. Potworek 1. Jest. Kolor różowy? Nie. Czarne. Czarne też słabe. Może takie? Też nie. Nie? Też tak nie bardzo. O, to jest takie brzydkie. Okej, okay, niech będzie. To co? Witamy w rodzinie. Paj kierowniku. Jest, kurde. Pięknie. Wy zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał. Do usłyszenia już wkrótce. Pozdrawiam. Hej, hej.